Ho, 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 małe motylki. Dziś 22 grudnia, a więc czas na wielką latającą mysz. Ja? Wykrzyknął Winston. Latać? Tak jest. Odparł Eduardo takim tonem, jakby podniebne loty były dla myszy czymś zupełnie zwyczajnym. Łatwo sobie poradzisz. Patrz, za sterami tamtego samolotu jest siedzenie akurat w twoim rozmiarze. Zabierzemy go na dach i stamtąd wystartujesz. Raz, dwa dolecisz na biegun północny. Może nawet spotkasz po drodze sanie świętego Mikołaja? Winston wcale nie był przekonany. Dla takiego małego myszka już chodzenie po mieście było niebezpieczne, a co dopiero latać nad nim? No i skąd niby może wiedzieć, którędy się leci na biegun północny? Nie ma przecież mapy. Nie bój się, rzekł Eduardo, jakby czytał mu w myślach. Poszukaj najjaśniejszej gwiazdy na niebie i to będzie gwiazda polarna. Skieruj się w jej stronę, a będziesz wiedział, że lecisz we właściwym kierunku. Winston wciąż czuł się niepewnie, ale wtedy spojrzał na kopertę, którą przez cały wieczór nosił pod pachą. Każdemu należą się wesołe święta, pomyślał. A zatem musiał polecieć samolotem na biegun północny i wykonać swoją misję, choćby nie wiadomo, jak to było przerażające. Dzielnie uniósł pyszczek i kiwnął głową. Zrobię to, oznajmił. Brawo, Eduardo aż się rozpromienił. Nie mamy chwili do stracenia. Wspięli się na model Mikołaja, stanęli na jego głowie, odczepili zabawkowy samolot od sufitu i ostrożnie opuścili go na dół. Świetnie, wysapał Eduardo, kiedy bezpiecznie stanęli na podłodze. Teraz trzeba tylko przenieść go na dach. Winston pomyślał o setkach schodów wijących się przez 5 pięter wokół głównego holu i jęknął. Przecież wciąganie go po schodach zajmie nam całą noc. Jest ciężki. Nie pójdziemy schodami. Przejedziemy na dach windem, uspokoił go Eduardo. Chodźmy. Winston nie miał pojęcia, co to takiego winda, ale też nie miał wyboru. Pomógł więc Eduardowi z samolotem i razem pociągnęli go. Jak najszybciej się dało w stronę rzędu lśniących mosiężnych drzwi w niedalekiej ścianie. Rozdzielały je palmy w doniczkach i Eduardo wspiął się na jedną z nich, by wcisnąć nieduży guzik w ścianie. Grunt zadrżał i Winston trochę się przestraszył. Co to takiego? Zerknął na Eduarda, który zbiegł już z powrotem i teraz stał obok, jakby na coś czekał. Pogwizdywał jakąś wesołą, świąteczną melodię. Drżenie ustało i drzwi się rozsunęły, odsłaniając wyłożoną aksamitem i obszytą złotem kabinę. Eduardo ponaglił Winstona i razem wciągnęli tam samolot. Potem wspiął się po krytej aksamitem ścianie i przycisnął mały guziczek ukryty za niedużą płytką pod rzędem innych, większych guzików. Kabina zadygotała i zatrzęsła się, ruszając w górę. To tajny przycisk, żeby dostać się prosto na dach, wyjaśnił z dumą Eduardo. Wie o nim tylko ważny personel, taki jak ja. Winston pomyślał, że nigdy nie zapomni tej krótkiej jazdy windą. Nie wiedział, gdzie jest góra, gdzie dół. Nie mógł ustać na dygoczącej podłodze i kilka razy się przewrócił. Na szczęście po chwili stanęli, a drzwi rozsunęły się z cichym brzęknięciem dzwonka. Wywlekli samolot na dach i rozejrzeli się bez słowa. Kiedy Winston przebywał w domu towarowym, pogoda się pogorszyła. Mocny wiatr świszczał i wył, a wokół wirowały gęste tumany śniegu. Trudno było cokolwiek zobaczyć. Winston przełknął ślinę. Futerko jeżyło mu się ze zdenerwowania. Jeśli zmrużył oczy, rozróżniał wokół sylwetki budynków. Znalazł się bardzo wysoko i ledwie słyszał szum jadących w dole samochodów. Potrzebujesz dobrego pasa, żeby z niego wystartować, zawołał Eduardo, przekrzykując wiatr. Wskazał na skośną podporę na tyłach budynku. Wznosiła się niecały pół metra nad podłoże, więc pchając, cisnąc, wlokąc i ciągnąc, udało im się ustawić na niej samolot. Maszyna kołysała się mocno. Śmigło zawirowało. Winston wdrapał się do kokpitu.
Za nim było drugie siedzenie, jednak za małe, żeby zmieścił się Eduardo. — Musisz tu zostać! — wykrzyknął Winston wśród szumu wiatru. — Dziękuję za pomoc! Eduardo łagodnie poklepał go po łapce. — Zapraszam znowu do Fortesino, kiedy tylko zechcesz. Winston poprawił się na siedzeniu i mocno chwycił drążek. Eduardo zaczął pchać samolot, najpierw powoli, potem coraz szybciej. Przed Winstonem pojawiła się krawędź dachu, a za nią coś, co wyglądało jak wielka, czarna, pustka z wirującymi płatkami śniegu. Śmigło zawarczało. Winston wstrzymał oddech. Eduardo pchnął raz jeszcze i samolot z Winstonem znaleźli się za krawędzią. Pozdrawiam was, moje drogie małe motylki. Tata Wojtusia.